Hej, cześć, witam was w kolejnym, siódmym już odcinku z Mafia 2. Wybaczcie, że z takim dziwnym akcentem, ale dopiero jestem po obiedzie. Mamy teraz spłacić dług u jakiejś... Aha, ten samochód niestety jest przez polis poszukiwany, dlatego będę miał trochę kapowo, ale jakoś stąd wyjedziemy. Tak, już coś nabroiłem. Między innymi zepsułem coś. Ale to nieważne. Szczerze to miałem dzisiaj nic nie nagrywać, ale nagram tą Mafię 2 i najpewniej będzie wieczorem League of Legends. A w sobotę to co zwykle Mortal Kombat. I jeszcze coś może się dorzuci. Naprawdę czekam z niecierpliwością na tego Assassin's Creed'a. Jak już tylko będzie premiera, to na 100% kupuję i na 100% nagrywam z tego. No bo bez tego to ja bym nie widział mojego kanału. A to naprawdę będzie coś. Będzie trochę tych odcinków. Postaram się na perfekta polecieć z tą grą, żeby było git. Dobra. Gliniarzom już... Oh shit the fuck! Jaka beka! Shit! Shit! Suspect is about 6 feet tall, average size. No jeszcze śmią we mnie strzelać. Co za chuje. Biegnij, biegnij! O Boże. Jeśli nie przestanę biec, to oni mnie normalnie powybijają. Dobra, dobra. Dobra, może lepiej piechotą. O! Ten samochód jeszcze będę zdolny do skradzenia. Okej. Okej, dobra. Ten jeszcze jakoś mogłem ukraść. Dobra, prnij, prnij, ale już, początek odcinka i już jest beka. Dobra, aby tak dalej było. Bo chcę więcej tej beki w Mafii. Nie tylko to, że zrobiłem dwukołowy wjazd. To jeszcze taki trochę dziwny wjazd. Co smarkasz? Aż ci osmarkać mordę mogę jeszcze. Na dodatek. Okej, wchodzimy na górę. Już jesteśmy. Beka była przez parę ułamków sekundy. Czekajcie, ja nie pomyliłem przypadkiem piętra i mieszkania, bo coś mi tu nie pasuje. A, wiedziałem, że coś nie tak. Vito, hey, how you doing? Tak, musimy córkę spłacić. Córkę, siostrę. Oh, Vito, that's great. I was gonna try and see if we could pay it back in installments. I got a little money. He wouldn't have hurt us. Don't be so sure, but it doesn't matter now. Here, take Where'd you get all this money, Vito? You haven't done nothing you'll be sorry for, have you? Don't worry, everything's fine. Thank you, Vito. Thank you. No problem. Alright, look, I better be going. I don't want Ma to see me. She'll be asking where I got the money too. Don't worry, I'll make something up. Alright. Give her a big kiss for me, will. Okay? Take care of yourself, Vito. Zabija zbrodniarzy dla... dla swojej siostry, aby spłacić długi. Mądre! Ale dobra, idziemy stąd. Bo tutaj już mi się nudno robi. Chcę coś jeszcze porobić interesującego w ramach... O, przepraszam. Teraz skonęłam wykołować pojazd. O, dobra, jest mój, ale ja bym chciał mój własny. Dobra. I jedziemy teraz gdzie? Bo jakoś za bardzo się nie zorientowałem. Ale jedziemy tam gdzie trzeba. A, do naszego domu. O, pizdę, no nie! Teraz! Really? Really? Dobra, dobra, dobra. A super, że jest poszukiwany. Gotta lose the tail first. Can't go there with those guys on my tail. Czekajcie. O, już wskaźnik spada, opada. Spadł mu. Gotta lose the tail first.
Dobra, jest, udało się. Czego bym nie zrobił, to normalnie już coś się dzieje. Dobra, ale chociaż już zgubiłem gliniarzy, to najważniejsze. I co jeszcze? No nie wiem, no nagram całą mafię bez względu na to, żeście mi go na początku porządnie zhejtowali. Ocenili, zhejtowali, bo to może być jedno i drugie w sumie. Mamy jakieś inne stroje? Nie ma. My nie mamy. Wychodzimy. Dobra, do łóżka. Kurde, co się bugujesz? Pięknie. No i Lulu spać. I przeniesie nas to do rozdziału którego? 6. I nazwa rozdziału: dobrze spędzony czas. Ciekawe, przed kim tak Vito spędzał czas. 26 lutego. O proszę. Kaccenka. Się zamknę. A ten kim jest, że się kurde waży pod moim blokiem palić fajki? Co do cholery? Vito Scaletta? Yeah? What's it to you? You're under arrest for the illegal distribution. What the kurwa? Fuck? You're coming with us. Co? One at a gas station. Nie podobaliście się mi. Od samego początku. Ja nie mogę. They had no idea who I was working for. Zajebiście. Really? Naprawdę? No i teraz jestem za kratami. Super. Gra się już kończy. Dzięki wielkie. Koniec serii. Vito teraz odsiedzi swoje. Ja też odsiedzę. Zajebiście. O Boże. Nie. Boże. Coś ty zrobił. The guy was good, but even he couldn't get me out of this one. It was a lost cause from day one. 3 months later, they handed down the verdict. Vittorio Antonio Scaletta. For your crimes against the people of this city and of this great country, this court hereby sentences you to 10 years. Jej! 10 kawałków lat odsiedzę w kupie. Super. Uhu, hippie pura. I się postarzejemy, nie? Jej, federalna kupa. Ja pierdolę. Coś ty, Vito, narobił. No naprawdę wstydziłbyś się. Zepsuli ci dzień. Właściwie już ci życie zepsuli. Bo 10 lat odsiedzisz. A oni co się cieszą? Tyle już siedzą, że kupawki dostają. No, ze strzelbami stoją. The federal pen. Thieves, murderers, child molesters, they're all here. The worst of the worst. All right, get in line, gentlemen. Follow me single file. And no monkey business, or else. No, to zaraz pogadamy inaczej. Super. Boże, Vito. Kurde, za głośno. Sorki, musiałem trochę przyciszyć. Za głośno jest. Japy zamknąć. Aaa, strzelba. Zabrałbym taką. A bo to jest kalasz, nie wiem. Wszystko mi jedno. O, tu mają pompy. No, to są strzelby. A tamte to nie wiem, co to było. Jakieś wiatrówki. O, murzyny. Czarne. Takie trochę czekoladowe, czarne, brzydkie murzyny. Let's go, assholes! You wanna make problems, you son of a bitch? I'm sorry. What's the matter? No speaking of English? Here, let me teach you. Oh, cool. What do you enjoy this, you sick fuck? Now, get your ass up and get back in line. No. Hey, smartass, don't make me repeat myself. Back in line. Chuja, co mnie będziesz znać? Co to ma znaczyć? Kurde, jakbym mógł teraz się obronić, to bym cię sprał. Uwierz, nic by z ciebie nie zostało. No i biednego Vitusia pobili. Złowieszcze gliniarskie pały. Stop right there. Biją nas wałkami od ciast, no super. Other right.
Listen up, assholes. My name is Captain Terrence Stone, and this is my prison. You're here on the inside because you can't behave like normal human beings on the outside. Make no mistake. Your ass belongs to me now, and you'll do what I say, or you'll be sorry that you didn't! Fuck with me, and I'll fuck with your sorry ass all day long! You were sent here to be rehabilitated, and rehabilitate you, we will. Okay, you assholes. We're gonna cut you loose just long enough to get yous cleaned up. Now get in line and follow me. Co? Teraz się będziemy myć? Fuj! Na strzyżenie? O Boże. Nie. Co? Będę łysy? Fuu! O, nie jestem łysy. Dobra. Gorzej już by chyba nie mogło. A, przestrzygnij mi trochę grzybę. Super. Hey, shit for brains. Do what you fucking told. Dobra, idziemy tym korytarzem. Nie trzepcie tych jaj. Idę. Jakąś grafikę odblokowałem. Dobra, za strażnikiem. Widzę, że to naprawdę pojebane rzeczy się tu dzieją. Co, mam ci dać cześć? Mordę ci mogę dać cześć. Pedofil do strony. Jej, moja cela! I już jest przytulnie. Jest! Skacza z radości, skacza z radości. Pryczy, gdzie są prycze? W swojej celi. Czekajcie, użyj pryczy w swojej celi. Aha, to pewnie chodzi o łóżko. Dobra. OMG. Co on robi? Jak ty, Vito, teraz wyglądasz? Jakiś kurde Chińczyk. This was gonna be my new home for the next 10 years. Look like shit. O nie, szczury! Szczury mieszkają ze mną. I would prefer dodging bullets in Europe to this. Ojeju, 10 lat. Aha, 3 dni później. Myślałem, że 10 lat później, ale dobra, może być. After three action-packed days of staring at the wall, I got a message from Joe to contact a guy named Leo Galante, who could supposedly help me out here. This wasn't the kind of place where you could survive on your own. Dobra, coś czuję, że tu się będzie ciekawie działo. I'm looking for Leo Galante. Never heard of him. Dobra. I'm looking for Leo Galante. I got nothing to say to you. Really? A chcesz się bić? Dobra. Teraz się będziemy każdego rozpytywać, nieważne kogo. I'm looking for Leo Galante. Hey buddy, beat it. Dobra. Jak sobie tam chcesz. Ja tylko chcę informacji. I'm looking for Leo Galante. You know where I can find him? Yeah. Old guy. Plays chess all day. Okej. Czyli nasz cel gra se w szachy. O, murzyny. Nie mogę sprintować, jakie to jest niedorzeczne. Ale chociaż mi pozwoli chodzić. I know you. O, znajoma twarz chyba. To ty. You got locked up because you're a stupid, crazy fuck. You know, fellas, my mom was right. There is a god. Nas przestanie istnieć, jak cię tylko ubije. You guinea bastard. So that I... No chodź! Pay you back! Oh yeah. Chcesz się bić? Kupo złomu? This looks interesting. Wanna make a small bet? Jaki zakład? Co wy... O kurde. Kurde, dobry ten kolor.
O Boże. Step back! Could you hear me? Break it! Get out of here! Ostrownie, ciul. No i teraz nas do ciemnicy odniosą. No i jesteśmy teraz w ciemnicy. Pobiją nas, zgwałcą, super. I co się tak lampisz? No i teraz jesteśmy w ciemnicy. Tak się tylko mogliśmy tego spodziewać. So O'Neill almost took my head off, but I made a stand. Let me tell you something, when you're inside, counts for a lot more than you might think. Jaja cię bolą pewnie. Nie możesz spokojnie myśleć. Dwa dni później. Jej. Już się naprawdę boję. Co dalej? Long enough to learn his lesson. That's gonna have to change. He in any shape to fight? Should be. Boys didn't knock him around too bad after the brawl in the yard. All right, open it up. Rise and shine, Scaletta. You got yourself a visitor. My name is Leo Galante. I heard you wanted to speak to me. Yeah. One of Clemente's guys said I should contact you. Said maybe you could help me out. Oh, fuck Clemente. I don't provide protection for his guys in here. But I saw how you handled that Mick who's after you, O'Neill. Could prove useful. Okay. Come with me, boy. Już się robi interesująco. A, fajny mają worek treningowy. This is Vito. He's gonna be helping us out. O, yo. Pepe here's got a big fight coming. Jaka morda. Against O'Neill. Mongolska. He needs a sparring partner. When I saw of you out there in the yard, nie no, Fritz nawet przyjemniejszy od poprzedniego. You're gonna help us out, kid. In return, you'll be under my protection. And who knows, maybe you'll even learn a thing or two along the way. I guess I can't say no to that offer, huh? I don't remember asking. All right, fellas, let's get this show on the road. Co, mam się z tym czymś bić? O, okay. Doprawdy. Today we're gonna work on your counterpunching. O, kontry. Vito, I want you to hit Pepe. Try and bust that big jaw of his. Pepe, you avoid the punch like I showed you. Then use that momentum to throw a punch of your own. All right, fellas, let's get going. Dobra. Jedziemy z tym. Atta boy, Pepe. Keep that oversized chin of yours down, Dad. It's good. Aha, czyli to jest taka kontra. Whoa, would you look at that? Hey, we supposed to be sparring or training? Change of plans, big fella. This kid's got fire in him. So now you're both gonna practice your counter punches. All right, Vito. See if you can do that again. It's a handy tool to have in the box, huh? Most guys ain't gonna see it coming. Pepe here, he ain't most guys, though. Dobra, jeszcze raz. Chodź. Nice, nice, oh. Nice. Give me two more of those. Shit, that'll hurt. Okej, już sobie zapamiętam te kontry. Ładnie. No. Ojej, o, ja dostałem. Dobrze. There you go. You're a fast learner, kid. All right, fellas, that's enough for today. Nice work. Trochę zadarty nosek, ale ten to już ma zniszczony. Ewidentnie. O, so how close did you get to Clemente, Vito? Chyba kawę. Actually, I never met him. I always dealt with either Henry Tomasino or Luca Garino. Huh. I can't believe that cocksucker Garino's still breathing. What was your deal with him? Well, you know, we did a couple jobs for him, and, Luca said he'd bring us into the family for, $5,000. What? Typical fucking Alberto. He's always been a crooked bastard. So what is that, like more than usual? Yeah, like $5,000 more than usual. You don't gotta pay to get in, Vito. You're brought into the family once you prove that you're loyal, a good earner. And you can handle, you know, the life. In any case, this is an interesting piece of news. When this gets out, Alberto and Luca are gonna have a lot of explaining to do. To who? Jeez. Don't worry about that. We'll talk about it some other time. Aha, czyli wracam sobie do celi. Super. Aha, możemy teraz sobie gadać z tymi. Hey, how you doing? Come on, name's Vito. Sam, how you doing? Hey, you wanna spar? Not really. Sorry. Not now, okay? Yeah, that's it. Not now, okay? Aha, czyli teraz możemy sobie z każdym gadać. Know so much about boxing. Super, wybornie. Never know by looking at him now, but he was a prize fighter back in the day.
Damn good one, too. No shit. Yeah, I used to fight in the bare knuckle just before you went pro. Chris, I'm just glad how can I help you? These fights. I'm looking to go a few rounds. You interested? Buddy, I'm busy. Try out. Over there. Hey, fuck off, buddy. You didn't get the hint. That's what he's in here for. Hey, fuck off, buddy. You didn't get the hint. Dobra, dobra. Nie tak agresywnie. Hell of a job with that asshole O'Neill. Nice. Next time, do us all a favor and snap the prick's neck, would you? Czemu nie? Spokojnie mógłbym mu to zrobić. Nice work in the ring, buddy. A little more of that and you'll be ready for a real fight. Hey, how's it going? Oh, Hunter. How you doing, Vito? Name's Sal. Come on. Hey, nice work in the ring. Yeah, thanks. Hey, speaking of which, you wanna do some sparring? Not for nothing, but I got better shit to do than get my head busted. Ask Al. He needs his ass kicked. Yeah, all right, thanks. So, keep it up. What brought you here, Sal? I felt like lifting weights, and this is where the weights are. No, I mean, how'd you land in the big house? Give me another 20. I killed a guy for asking too many questions. All right, then. See you later. Listen, no disrespect, but I gotta finish my workout, all right? No problem. Hey, not right now, Vito. Hey, can't you take a hint? Hey, keep it up. Can't you take a hint? Lubię dokuczać innym. Właściwie Vito lubi tak dopytywać się ciągle. Jeszcze bym zadał mu jedno pytanie, a zabiłbym je jak tamtego faceta. Hey, i byłaby beka. Yeah, I know. Name's Al. Bo ty jesteś ten Al. Się trochę pobijemy. Yeah, sure, why not? O, tak, akceptuj. All right, let's go. Okay, but go easy on me, okay? I ain't a pro like you or Pepe. All right, let's do this. Yeah, that's it. Kurde, te kontry... Super sprawa. Come on, give me you wanna keep going? No pewnie. All right, let's go. Spiorę cię do końca. Uwierz. All right, let's do this. O, dobre. Kurde, słabiutko. You wanna keep going? Dobra, starczy. Macie jeszcze wstępie. Hey, you know what? That's it for now. All right, your choice. Winston's offering 2-1 against Pepe. Pepe wasn't a friend of mine, I take that bet. O'Neill's a fucking animal. Come on, give me another 20. Dzięki za info. A wychodzimy z siłowni. Watch where you walk, Guaylo. Maybe if your eyes were all the way open, you would have seen me coming, asshole. Galante, crooked white devil. Nice to see you too, Mr. Wu. Crooked? You bet on your own guy and he lost. That's the way it works in this country. Then Wu, offer you a rematch. Dobra. I think I can arrange that. You up to it, Vito? Chinaman, huh? Yeah, get him a stepladder and send them over. All right, Wu. It looks like you got yourself a rematch. And none of that chop suey crap this time. Chink chang chonk. Now listen, these chinks are quick little bastards. Dobra. No point in throwing big punches early on. You'll never connect. Dam radę. What am I supposed to do then? You hit him quick and tire him out. When he's weak, he'll put his guard down. Then you swing for the fences. Now get out there and show him what you're made of. Dobra. Hey, does Vito get a fortune cookie after eating your guy for breakfast? No chodź, chodź. Też się przygotuje. Chinola trzeba ubić. No, chodź tu. Chińska szmatko. O, już. Już. Już słabnie. O kurde. A! Ładnie. Takie triki umiesz? Zobaczymy, na co cię jeszcze stać, Chinolu. Masz, Chinolu. O, już. A! Dobrze. I co, Chińczyku? I jeszcze go spierzemy ładnie. No. Jak to dziwnie wygląda.
Tydzień później. Super, Hinola spraliśmy. Dobra. Może byśmy już zakończyli tu odcinek. A czemu ja się nie mogę ruszyć? Dobra. Aha, muszę iść za strażnikiem, bo inaczej będę miał przesranę. Więc lepiej pójdę za tym strażnikiem. Będzie cutscenka, to wtedy już zakończę odcinek. No, przyjemnie się tu czuję. Hinola sprałem, Onila sprałem, wszystkich innych też sprałem. No, czuję się tu jak mistrz. Szczerze, jest zajebiście, tylko chciałbym stąd i tak wyjść. Bo mi tu niewygodnie. Hey, listen. Vito here's got the day off, courtesy of Mr. Galante. Gotcha. Don't get used to it, Scalata. All right. Come with me, Vito. A ty kim jesteś? Aha, to jest jakiś ziomek tego Galante. You'll see. Znowu treningi? O, czemu nie? Jakiś magazyn. Ciekawe, co tam trzymają. Morning, kid. Morning, Mr. Galante. Why no training today? Not exactly. We got a challenge from the spooks. O, czarnuchy. Najpierw Hinole, teraz czarnuchy. No. Robi się ciekawie. It'll be good practice for you. Ale to może czarnuchów bym sprał w kolejnym odcinku. Dobra, tu zakończymy już odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie 7 odcinka z Mafia 2. Jeżeli wam się spodobał odcinek, oceń, skomentuj i zasubskrybuj. Trzymaj się, na razie, do następnych odcinków.